Jestem takim typem poszukiwacza prawdy, i ponieważ mnie nie zgadzało się to, co się mówi w mediach, kompletnie z moją wiedzą, z dziedziny, jak powiedziałam, immunologii, genetyki, wirusologii. To przede wszystkim odświeżyłam i rozszerzyłam tę wiedzę, a następnie zaczęłam szukać i szperać, prawda? Ten rozdział o nowym porządku świata to w zasadzie to jest skutek moich poszukiwań na kanwie tej książki. Ja tego też wcześniej nie wiedziała, więc ja, nie, więc ja rozgrzeszam moich kolegów lekarzy, bo to nie, nie należy do naszej wiedzy, prawda? No ale wszyscy wiemy, którzy interesujemy się życiem społecznym, że, że zachodzą niesamowicie niebezpieczne procesy, tak? I WHO jest przecież w pewnych kręgach, bardzo poważnych kręgach, nazywane organizacją frontową globalistów, tak? A yy, co też nie wszyscy wiedzą, przez ostatnie dwa lata dokonywano tam poważnych zmian legislacyjnych zmierzających w kierunku władzy absolutnej dyrektora generalnego. I tenże Tedros Debre Jezus, skąd inąd nie lekarz, skąd inąd w kręgach ludzi zorientowanych, negowany jako przywódca tak, tak potężnej instytucji, prawda? Mia, ma władzę, jakiej nie miał żaden jego poprzednik. No i teraz, a, a ponieważ specyfika branży medycznej jest ogromna, mogła przy, i, 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 i jeśli rządzący nie jest premier, jeśli, jeśli premier nie jest wykształcenia lekarzem, to jest, to jest więźniem.